Dzień dobry, ja jestem Nerwariem z Państwem, opis zmian w 13.16, czyli oczywiście standardowy pasz jak są dwa tygodnie, z wtorku na środę w nocy wchodzi, nie robić nocki dzisiaj, nie warto, bo będzie wyłączana e, no, będzie liga na parę godzin, także nie ma co, rano już będzie part, 13 13.16, lecimy, zostawcie kciuka, zostawcie suba, życzę miłego, miłego oglądania i dajcie znać znajomym, że nowy pasz wchodzi, bo jest parę takich fajnych zmian, które lepiej by było wiedzieć co tam się dzieje. Dobra, na początek Akali zmniejszyli jej koszt energii na pierwszym levelu o 20 i na pozostałych levelach troszkę tutaj jest w dół, ale koniec końców na tym 9 levelu, na maksymalnym Q jest tyle co było i do tego jeszcze obrażenia 5 damage'u więcej dali. Akali jest jakaś taka super popularna teraz, ale taki buffik na Q wydaje się być nie najgorszy, nie najgorszy, ale na midzie i na topie Wiadomo, na solo kolejce zagrasz tym pewnie, ale już tak tutaj zaczynam myśleć bardziej, wiecie, Wolcowo, no bo Wolcy za dwa miesiące startują. No i wydaje mi się, że Riot też tak trochę próbuje właśnie takie piki bardziej hypeowe, bufować, żeby na nie nimi grali. Ale czy to daje aż tyle, żeby ta Kali była grywalna? No nie wiem. No nie wiem, czy to wystarczy. Ale na pewno tutaj y, to pomaga, oczywiście. Dalej, brand. Y, te bufy skąd się wzięły? Trochę nie wiem, no bo branda. Nie wiem ile razy Branda widziałem w tym roku, ale może ze dwa razy. No, ale może te bufy trochę mu pomogą, więc. Na pasywce przewrócenie many z 20 do 30 i z 40 do 50. Ok, 10 many więcej, spoko. Dalej na Q przelicznik na. A, 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 przelicznik to 10 punktów procentowych więcej. Ok, i na E w sumie to samo, też 10 punktów procentowych więcej. Takie małe bufki, no na pewno jak ktoś gra Brandę na supportzie, no to się ucieszy, no bo tutaj trochę damage'u więcej, no ale Branda na midzie ktoś gra, naprawdę, może ktoś gra, nie wiem, ale bufki takie, czemu by nie, nawet spoko, może dzięki temu ktoś zagra Brandem, bo, no bo Brand nie jest taką złą postacią, ale też nie jest jakiś super, no. Po prostu. Dalej Caitlyn yy, na pasywce dostała, yy, że miała co siódmy autoatak yy, headshota, będzie miała teraz co sześć. Dość przyjemne. Caitlyn też yy, na bocie nie jest jakaś taka super, mega dobra, ale ostatnio widziałem, że Caitlynkę trochę grają pod letality. Yy, yy, I muszę przyznać, że to jest nawet yy, niezły styl grania tą Caitlynką. Tutaj ten, ten buff no też trochę pomaga na pewno, no bo na bocie sobie krzaki zajmujesz i masz co trzeci autoatak, a nie co czwarty tak naprawdę, nie? Tego headshota więc spoko. Czemu nie? Mały buffik i w ogóle to Kate tak cały czas starają się bufować, mam wrażenie. Czyżby chcieli ją na Wolcach? Nie wiem. Aczkolwiek meta aktualnie na EDCR chyba nie jest taka zła. No bo tam masz Kaisę, Zaje, Zeri. No te postacie są takie w miarę widowiskowe, więc chyba Riot jest w miarę zadowolony. Z tej mety. Dalej, Eko dostaje buffy na Q10 demedu. dalej po prostu spowolnienie na pierwszych levelach również tutaj 8 punktów procentowych więcej. Ale na końcu tak samo jak było. Taka sytuacja. I na W jeszcze 30 więcej na tarczy demedu, czy znaczy, no, więcej, więcej tarczy, nie demedu. Także takie buffki dość przyjemne i trochę mnie dziwią, szczerze, bo wydaje mi się, że Eko. Jest całkiem niezły cały czas, koleżka mój śmietanek wbił challengera będąc otp eco na łeście, więc da się, więc skąd te bufy? co to ma być, nie wiem, ale kto wie, może tutaj, ale na Łodziach chyba eko nie zobaczymy, co, nie wydaje mi się. E, dalej karma, e, Bufy na Q 10 e, punktów procentowych, tutaj zwiększa, zwiększyli i tak samo też na wzmocnieniu mantrowym też 10 punktów procentowych więcej, okej. Okay i na RC <coughs> czas odnowienia zmniejszony o sekundę, 2 sekundy i 3 sekundy. Spoko. Okej, okay. aczkolwiek ja sobie się tęsknię za tym jak karma z autoataków mogło sobie zbijać cooldown na RC. To było bardzo fajne. Szkoda, że jej to zabrali. Mogliby to oddać. Nie obraziłbym się, ale damage, no, zawsze spoko. E, nie jest źle, aczkolwiek jest tam też jeszcze parę buffów na supportów, e, buffowanie damage'u supportom. Zastanawiam się, czy to jest dobre podejście. Ale po prostu chyba chcą, żeby Sapoci też trochę dawali w mordę. No to niech będzie. Dalej Lucian na pasywce. 5 damage'ów więcej obrażeń magicznych przy trafieniu. Okej, okay, no Lucian troszkę, troszkę zniknął z mety. Wiadomo, był ten Lucian z Mili grany, Lucian z Nami też był grany bardzo mocno. Ale trochę zniknął. No, i chyba chcą go też przewrócić, też by chcieli go na wolcach zobaczyć. No, bo jednak Lucian jest taką fajną postacią Doglądali na takich rozgrywkach, więc osobiście nie mam nic przeciwko. Eee, dalej, Lulu e, przy rozdrowia zwiększono o 4 co level. Ok, na Q właśnie tutaj e, 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 przelicznik również 10% w górę demedżu I na E wytrzymałość tarczy 10% punktów procentowych również przelicznik zwiększony. Także trochę tych Ardentów bufują. No teraz meta się raczej stała, taka, wiecie, Alistar, Leona, Nautilus, Rel, jakiś trash i tak dalej. Bardziej jest ofensywnie. W ogóle muszę najświeższe postacie zrobić, bo chwilę już nie było, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. W tym paczu powinny być chyba. Może się uda zrobić. No nie no, przed wylotem, bo za, za tydzień wylatuję na, na tygodniowe wakacje. Także postaram się przed wylotem zrobić. Może mi się uda. Oby. Dalej, MacZachar dostaje częstotliwość zadawania obrażeń na E, czyli na, tym, na tej dotce. Ćwierć sekundy z pół sekundy, czyli częściej będzie tikować po prostu, ale próg wykończenia stworu zmniejszony o 5 i 15 na końcu, ale to chyba nie powinno mieć aż takiego dużego znaczenia, no bo i tak powinno się to lepiej, lepiej powinno dobijać creepy po prostu, nie? Więc chyba nie jest to jakiś duży problem, raczej bym to kwalifikował jako buff ogólnie to wszystko. Dalej, Milio. To jest jedna z największych, najbardziej dziwnych zmian, które widziałem ostatnio w LoL'u. Milio, czyli postać, która no, polega mocno na shieldowaniu, na leczeniu i klikaniu W, dostała właśnie z jakiegoś powodu 70 obrażeń na Q. Co jest? I do tego przelicznie 30 punktów procentowych. Riot, co to jest? Po co to jest? Haman, dlaczego? Na pierwszym levelu zmniejszyli o 10, co prawda, ale później zwiększyli. Dziwne, nie wiem. No, milio się maksuje EWQ. A teraz. się zastanawiam sobie. Nie wiem, co masz Q pierwszy maksować i grać ofensywnie tego milio? Może. Kurde, nie wiem. Dziwna dziwna faza, strasznie dziwna. Na E też zwiększyli tutaj tarcze o 20 na ostatnim poziomie. Na początku jest tak samo jak było. I przelicznik też tutaj 5 zwiększyli. No spoko, to rozumiem oczywiście. Fajnie, fajnie. Ale tego. No, nie wiem o co chodzi. Dziwne, bardzo dziwne. Dalej, na Firi. Z tego co widziałem, ma jeden z największych win w całej grze. Chyba top 5, jeśli dobrze pamiętam. No to dostaje nerwy, oczywiście. Podstawowy pancerz zmniejszony o 2. E, obrażenia od AD 2 w dół. E, I prędkość ataku 25 tysięcznych. Kurczę, mało widzę tą na Firi, ale jak już kurczę zobaczę dobrą na Firi, to ta postać naprawdę dobrze e, potrafi zaorać. Także jeśli ktoś szuka dobrego, asasynowego e, Pika mida, polecam się e, zainteresować. No nie wydaje mi się, żeby te nerfy aż tyle ją e, w dół ciągnęły. To wątpię. Dalej będzie, myślę, że ok. Także grajcie. Śmiało zresztą parę itemów pod detality dostało buffy, więc grajcie. E, Nidalka dostaje też ciekawego buffa na E, czyli ten, e, w, oczywiście w formie kota, E, to, ten zamach pazurami, dostaje przełącznik na AD 40%, tylko że no Nidalką się nie gra raczej AD, tylko się gra AP, ale są niekiedy takie wariaty, które lubią sobie Nidalką na topie zagrać pod AD, może coś tutaj takiego można by wykmienić, ale no nie wiem, czy to ma aż tyle sensu, no ciekawe. Zastanawiające. Skąd, skąd im się to wzięło? Taki pomysł. Nie wiem. E, dalej, Rek'Sai e, dostaje zmianę. Wcześniej było ileś tam punktów plus przelicznik, a teraz będzie po prostu e, od 4, 34 do 50% całkowitych obrażeń od ataku. E, co tłumaczą w ten sposób, że do 13 poziomu będzie to nerf, a później to będzie buff. No, Rexai też chyba w tym top 5 najlepszych postaci aktualnie jest, jeśli chodzi o minerate. Także no, coś tutaj trzeba było zrobić do no, tej Rexai. No i to jest to, co właśnie zrobili. Także i trochę ci i osłabiają ci robienie dżungli, i osłabiają ci, osłabiają ci duele. Myślałem, że troszkę inaczej do tego się zabiorą, że jednak troszkę, nie wiem czy ten knockup, może częstotliwość z nerfią czy może damage na air, czy coś takiego. Tutaj to no nie wiem czy skill, który jest najważniejszy dla tej postaci nerfić, czy to jest najlepsze podejście. Ja bym myślał, że tak trochę na bardziej na okrętkę podejdą. Ale lecą e, mocno. Ale no Rexaj po, po usunięciu tego, czy znaczy no po zmianach tego prowlera. Wszyscy myśleli, że będzie e, będzie lipa, a okazało się, że naprawdę e, cały czas jest dobrą postacią. Także no Trzeba nerfić. Dalej, szako dostaje nerfy na AP, tak naprawdę, szako. Regeneracja many zmniejszona z 715 do 6 i na W koszt many z 50 do 70 na wszystkich poziomach. Czyli nerfy na szako pod AP na saporcie, albo na topie, ewentualnie jeśli ktoś gra jak Pink Ward, jeśli dobrze pamiętam. No to będzie smutny. Będzie chyba troszkę smutny. No bo w dżungli, oczywiście, szako nie ma to znaczenia. No bo dżunglerzy, będąc w dżungli, mają i tak zwiększone mana regen, prawda? Także nie ma to znaczenia. Bardziej to jest wycelowane właśnie w supporta i w topa. Eee, dalej, Szywana zostaje nerfy na swoim W. Obrażenia na sekundę zmniejszone o 10 na ostatnim poziomie i 10 punktów procentowych również od AD. I obrażenia przy autoatakowaniu też zmniejszone na ostatnim poziomie od 3. 4,5 ok i przelicznik 2,5% w dół. Tak to działa i tak zastanawiałem się czy no bo raczej się maksuje E naszywanie pod AD i drugie się maksuje W, ale widziałem też, że maksowanie E pierwszego i drugiego Q jest niezłe, więc możliwe, że po tych zmianach właśnie o, trzeba będzie przejść na maksowanie Q drugiego. Jest taka szansa. Tak coś czuję. Takie mam wrażenie, ale ogólnie Szywana tam po tych ostatnich zmianach y, naprawdę fajnie się nią gra. No, u mnie niestety 40% win ta, ale gra się bardzo przyjemnie, muszę przyznać. Ale coś mi nie chce, nie coś nie mogę wygrać nią. Dziwne. E, dalej, Sylas. To też jest ciekawa zmiana. 90 many udają. Tak, o. 90. Czemu tak dużo? Jakieś 20, 30, to rozumiem, ale 90? Skąd się to wzięło? Czemu aż tak dużo? Nie mam pojęcia, ale okej, okay. I znowu jest to taki buff dla Sylasa, który no, na Wolcach, jeśli by wszedł do mety, no to, to też by się to fajnie oglądało, prawda? Pamiętamy jednak tę metę w 19 roku na przykład, jak była Akali, Sylas, Atrox i tak dalej. Atrox też jest buffnięty, już w poprzednim patchu. No fajnie by było zobaczyć takie piki w, na Worldsach, nie obraziłbym się, ale no 90 many, tego tak, za darmo, zastanawiające. E, tu jest ciekawa sprawa, kukła treningowa e, ma prędkość ruchu 370 jednostek, minimalne zdrowie ze 100 punktów do 1 punkta, okej, okay. po co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale okej. Okay. Dalej Tristana, e, no Tristana ostatnio bardzo popularna na środkowej alei, e, dostaje oczywiście nerfy, e, czy dostaje też zmiany ogólnie. E, 4, 4 pancerza i 0,3 pancerza co level. To jest oczywiście buff po to, żeby ludzie grali nią na AD carry, prawda? O to chodzi, e, żeby na bocie tym grali. I odporność na magię zmniejszają o 2%, i zdrowie zmniejszają o 30. Spoko, chyba sprawiedliwie. Brzmi to ok. No głównie chodzi o to, żeby na tym midzie nie grali freestylem. Po prostu. E, dalej, Wukong. E, regeneracja many zwiększona o 0,15. Ok. Koszt many na kół 20. Bardzo mało. Nie wiem, czy aż nie za mało, no ale dobra. I koszt mamy na W również tutaj o 20 zmniejszony na początku. No spoko, No zabrali mu trochę demedžu z tego lasu. Ludzie już nie chcą grać w Wukongiem, a teraz dają takie rzeczy. Uff, no nie wiem, czy go to wróci jakoś tak bardzo. Jakby ten demedż oddali na, na lesie, to by ludzie grali dalej, myślę. Ale teraz troszkę zaniknął, niestety. Dalej, przedmioty. Jak mówiłem, trochę letality zwufnięte, więc aksjomatyczny łuk z 5% do 10% przyjemna sprawa. Widziałem, że niektórzy na talonie i na kijanie lubią grać ten item, więc domyślam się, że dzięki temu będą jeszcze chętniej to grać. I ten item naprawdę nie wydaje się zły już wcześniej, więc teraz po tym buffie będzie chyba potężny. Takie mam trochę wrażenie. Dalej, mroczne ostrze draktaru dostaje zmiany. Czas odnawiania z 10 do 30 sekund. Tutaj ta niewrażliwość, oczywiście. I obrażenia zmniejszone 2 punkty procentowe. Spoko. Dobrze. No to, że jakiś Atrox, jakiś Jace, jakiś. Jeszcze wiem, jakaś trzecia postać. Jeszcze coś było. No jeszcze nawet Samira jakaś gra to. Dużo postaci naprawdę gra te Blade'y. Trochę jest to przesada, no ale ten efekt po prostu no, no jest za mocny w teamfight. no Zabijasz jednego gościa na combo i później masz po prostu takie darmowe wyjście niemalże. Także ok, będziesz miał to raz, no ale dwa razy w fajcie tego raczej nie striggerujesz więc tyle dobrego, spoko, niech będzie. Yy, dalej, Szponciem tego typa. Czas odnowienia z 10 sekund do 5, więc będzie można to w walce zagrać tam dwa albo nawet trzy razy z jakimś Kazixem. Więc na Kazixa polecam się tutaj zainteresować tym przedmiotem. Na jakiegoś talona pewnie też by było spoko, domyślam się. I jeszcze obrażenie tutaj zwiększone z 45 do 55 i z 30 do 35 dystansowych, ale czy ktokolwiek, kto gra na dystans, używa tego przedmiotu? No chyba nie. Tak mi się wydaje. Chyba, że nie ma jakieś letality queen na topie czy coś takiego może. Dalej, Wężowy kieł, e, 3 letality więcej, glewia umbry 3 letality więcej. Także no trochę tutaj asasynów y, dali trochę miłości dla asasynów w, tym, y, w tym, tym tym, tym, patchu. co jest trochę zadziwiające, ale może dzięki temu na Wolcach właśnie zobaczymy coś takiego bardziej agresywnego. Przekonamy się. Dalej, arena. No tutaj, oczywiście, dużo zmieniają. W tej arenie dużo postaci ruszają. No nie będę przez to przechodził. No nie ma co, trochę tego jest, jak widać. No nie będę się w co wczuwał. Jak ktoś chce sobie przeczytać, przeczytajcie sobie. No ale no chyba nie ma sensu, prawda? Eee, aktualizacje funkcji poddania się. Ciekawe rzeczy robią. Eee, posłuchajcie, nazwa gracza, który rozpoczął głosowanie za poddaniem się, nie będzie już ujawniana. No chyba spoko, aczkolwiek niekiedy. Niekiedy lubię zobaczyć, kto tam daje tego surrendera, żeby zobaczyć, czy to gość, któremu nie idzie, czy, czy kto. Ale spoko. Jestem w stanie to zaakceptować. Druga rzecz to jest to, że ten, kto dał surrender VOLTA, tam w 15 minut, na przykład, nie będzie mógł za 3 minuty znowu dać surrender VOLTA, tylko trzeba, będzie musiał poczekać 6 minut. Także spoko. No niekiedy są tacy ludzie, którzy co 3 minuty dają tego surrendera. No i to nie jest zbyt przyjemne. Także spoko. Fajne. Dalej, e, jeśli już macie, e, no to dwa razy ktoś dał no, no to wtedy automatycznie już się kończy głosowanie za poddaniem, fajne, e, dziwne, że 13 lat musieliśmy na to czekać, dlaczego to nie było wcześniej e, e, zrobione, nie mam zielonego e, pojęcia. I tutaj jeszcze, żeby była różnica między poddaniem się, a, a remakiem po prostu, więc no to takie ma pierdoła, nie, nieznacząca. Zmiany w trybie ARAM, że coś tam będą planowali e, robić z konkretnego, spoko, spoko, ale najważniejsza informacja: Klasz ARAMowy będzie 19 i 20 sierpnia i to będzie chyba pierwszy klasz, którego zagram w tym roku bez kitu. O, ostatnio, właśnie, jak był ten klasz ARAMowy, to mnie nie było. Nie pamiętam, gdzieś miałem jakiś wyjazd czy coś, ale teraz będę i muszę sobie to zagrać, koniecznie. Będzie grane. Fajnie, fajnie, że to robią, kurczę oby częściej robili te aramowe, bo uważam, że to jest naprawdę spoka opcja I też właśnie widzę, że tutaj czas lokalny jest, znaczy no czas ogólnie wcześniej robią, także też mnie to cieszy No bo niekiedy, znaczy jak są te klasze, to ten najwyższy tier zaczyna po 20 chyba, strasznie późno Ale tutaj to jest jak najbardziej do, za do zaakceptowania, także fajnie, trzeba będzie pograć eee, Rotacja mitycznego sklepu, zerknijcie sobie, nie będę czytał każdego ale no, troszkę się wymienia, spoko. Błędy i zmiany oczywiście pomijamy, ale no, trochę tego jest, troszkę tego jest. No i skin oczywiście na koniec. Co tam Riot przygotował? Śmiertelnej podróży skin, no dobrze. Tak, Hail widziałem, że ludzie narzekali, że wygląda tak samo chyba jak Ashe skin, jeśli dobrze pamiętam. Nieładnie, no i musieli później zmieniać. Szywa, no okej. Okay. Sona Soraka Bardziej bym powiedział, że tak Morgana jakaś wygląda, ale okej okay. Zedzik Uuu, Bardzo ładny obrazek, bardzo ładny obrazek, muszę przyznać Zeri, ok. I Sona prestiżowa, tak? To jest Sona? Sona I jeszcze Chromki, jak to wygląda, jak to się prezentuje No ten Zedzik ładny Kale Spoko Szywanka no nie jest zła, nie Sona. Eee. A może być. Soraka. Ma już podobny chyba. Chociaż ten róg to ma... Fajny, kolorowy. Ale Zedzik. Ty no ładny. Jakiś taki bardziej nakopakowany mi się wydaje. Ładnie wygląda. Fajny. I Zeri. No chyba spoko. Może być. Tyle. Taki paczek. Całkiem znaczący, no te e, ciekawe mnie te właśnie letality, czy to dużo pozbienia, e, co z tym milio, trochę zakręcili, ale paczek w taki spoko. Może być, może być. Tyle, dziękuję pięknie za obejrzenie, zapraszam streamy i na filmy na YouTube i życzę wam miłego dzionka, bye bye.